Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw z kanału Żuraw.pl i dzisiaj witam na strumyczku będącym jednocześnie podcastem na temat gry fabularnej, dokładnie gry fabularnej Warhammer 40 000 RPG Rogue Trader wydanym w 2009 roku przez Fantasy Flight Games. A do nagrania tego podcastu skłoniła mnie pewna refleksja odnośnie tej gry, którą analizowałem w sobie, przerabiałem w sobie, przemyśliwałem w sobie od pewnego czasu, bazując na doświadczeniach moich z tą grą, na bazie poprowadzonych kilku przygód, dwóch mini kampaniach, które rozegrałem, plus jednej przygodzie jednostrzałowej oraz zaczętej, ale nieskończonej trzeciej kampanii, ponieważ będę chciał porozmawiać o tym, jakie ta gra ma problemy, z którymi się zetknąłem i które trochę sprawiają, że ta gra nie wie, w którym miejscu jest i nie wie, czym do końca chciałaby być. Ale od początku może. O czym jest ta gra? Hello, hello, Gilderita, witam serdecznie Cię. Otóż, tak jak mówiłem, gra Warhammer 40 000 Rogue Trader wydana została w 2009 roku przez wydawnictwo Fantasy Flight Games, które wtedy wydawało linię gier fabularnych opierających się o licencję Warhammera 40 000. Pierwszą z tych gier było Dark Heresy, pierwsza edycja, która odniosła całkiem niezły sukces na rynku gier RPG i na fali jakby popularności tej licencji wydawnictwo Fantasy Flight Game wydało kilka gier pod szyldem Warhammera 40 000 i Rogue Trader jest drugą grą z tej linii, wydaną po Dark Heresy, po Mrocznej Herezji. I w tych gier w tej linii było bodajże 5, ponieważ było to Dark Heresy, potem był Rogue Trader, później był jeszcze Deathwatch, Only War i na końcu Dark Heresy druga edycja. To było 5 gier, których akcja toczyła się w uniwersum Warhammera 40 000, ale dotyka różnych aspektów, ponieważ w Dark Heresy gracze wcielają się w akolitów Inkwizycji, rozwiązują zazwyczaj jakieś śledztwa z herezją, mutantami i wpływami chaosu w tle. O tym, czym jest Rogue Trader, zaraz przejdziemy. Natomiast pozostałe gry z tej linii, czyli Deathwatch, pozwalało graczom na wcielanie się w Adeptus Astartes, czyli w kosmicznych Marines wysłanych do walki z Xenos, czyli z obcymi rasami w specjalnej grupie, gdzie znajdowali się przedstawiciele różnych zakonów Marines, czyli tak zwanym Deathwatchu. Natomiast Only War skupiało się na przygodach postaci, które należały do Astra Militarum, czyli do Gwardii Imperialnej, do szeregowych żołnierzy Imperium walczących na niezliczonych światach i niezliczonych frontach wiecznej wojny, jaką toczy Imperium ze wszystkimi dookoła, a czasami też ze sobą nawzajem. Dark Heresy 2 był po prostu kontynuacją, drugą edycją Dark Heresy na nieco poprawionych i rozszerzonych zasadach. I Rogue Trader jest grą o tak zwanych wolnych kupcach. Kim są wolni kupcy? Tutaj to jest takie dosyć swobodne tłumaczenie, ponieważ zasadniczo polski język nie do końca oddaje polskie tłumaczenie. To najbardziej, może nie jest ono oficjalne, bo Rogue Trader nigdy po polsku się nie ukazał. Natomiast jakby to tłumaczenie wolni kupcy było często używane chociażby w książkach w beletrystyce wydawanej przez Copernicus Corporation na rynku polskim jako właśnie tłumaczenie wyrażenia Rogue Trader. Wolni kupcy nie do końca są wolnymi kupcami, tak jakby można było sądzić. Albo nie tylko są wolnymi kupcami. Rogue Traders to przede wszystkim wysoko postawione indywidua, gdzieś na drabinie, na mocno schierarchizowanej drabinie społecznej społeczeństwa Imperium ludzkości w 40. i 41. milenium. Jest to specjalna kasta powołana przez Imperatora, czy przez Adeptus Terra, przez wysokich lordów Terry, do tego, żeby w imię Imperatora oraz także własnych interesów
wędrować poza granice znanego imperium, zakładać nowe kolonie, zdobywać nowe planety i ogólnie rozszerzać zasięg imperium w każdą możliwą stronę w galaktyce. I wolni kupcy są to zasadniczo połączenie zarówno faktycznie kupców, często szlachetnie urodzonych, z kaprami, piratami, zdobywcami, wojownikami, eksploratorami czy też odkrywcami nowych światów. Łączą w sobie dużo rzeczy, które składają się na określenie właśnie Rogue Trader, wolny kupiec. Ich mają, w przeciwieństwie do wielu innych pomniejszych kast w Imperium, wolni kupcy cieszą się naprawdę sporymi przywilejami, które nadaje im tak zwany Glade kupiecki, czy też, jak widziałem w tłumaczeniu używanym przez Jaxę na RPG-owej Alchemii, patent kupiecki, tak zwany Warrant of Trade. Ja sobie to na swoje potrzeby tłumaczyłem jako gwarant handlu, ale być może patent kupiecki brzmi nieco lepiej. Czy też Glade, można patent, można Glade używać. Jak mówię, nie ma oficjalnego polskiego tłumaczenia w większości terminów z Rogue Tradera, więc tutaj każdy sobie wymyśla to, co mu akurat bardziej pasuje. I ten Glade kupiecki, czy też patent kupiecki, nadaje bardzo duże prawa wszystkim wolnym kupcom i ich dynastiom, ponieważ pozwala im swobodnie poruszać się po terenie Imperium to raz i odpowiadają naprawdę przed niewieloma instancjami. Wiadomo, odpowiadają przed Inkwizycją, odpowiadają przed wysoko postawionymi członkami Astra Militarum i tak dalej, natomiast są dosyć wysoko postawieni w hierarchii Imperium i mało kto tak naprawdę może im podskoczyć, ale największe jakby przywileje, patent kupiecki daje im poza granicami Imperium, ponieważ pozwala im na totalną swobodę i robienie tego żywnie, czego im się podoba, jeżeli tylko wszystko, czego się podejmują wolni kupcy, służy do rozszerzania wpływów Imperium poza granice znanych i skatalogowanych układów, sektorów, systemów gwiezdnych. Więc tak naprawdę wolni kupcy mogą robić wszystko, co im się żywnie podoba. Zakładać nowe kolonie w imieniu Imperium i swojej dynastii, nawiązywać wszelkiego rodzaju jakby jakieś kontrakty handlowe, nawet z Xenos, chociaż być może nie jest to mile widziane przez oficjeli imperialnych, ale poza granicami Imperium sobie jakby wolni kupcy stanowią sami dla siebie swojego rodzaju prawo i władzę. I jedyne, co może im przeszkodzić, to inny wolny kupiec albo ktoś, kto ma po prostu większe działa. Tak, prawo pięści, prawo silniejszego poza granicami Imperium również jakby nadaje podwaliny pod to, jak wolny kupiec może sobie swobodnie poczynać. I właśnie Rogue Trader, gra, którą też posiadam też w podręcznik wersji fizycznej, żeby nie było, jest grą, w której gracze wcielają się w członków dynastii wolnych kupców. Najczęściej jeden z graczy, jedna z osób grających, zostaje lordem, kapitanem jakiegoś okrętu, ale niekoniecznie, może też być też bohater niezależny, wymyślony wspólnie przez drużynę i mistrza gry oraz wysoko postawionych członków załogi danego statku, danej dynastii, którzy są jakby przybocznymi naszego lorda, kapitana, są wysoko postawionymi postaciami spełniającymi różne role. I Rogue Trader jest grą w swoich założeniach, które przynajmniej wybrzmiewają w treści podręcznika jako to, co by chcieli widzieć autorzy tego podręcznika. Jako gra łącząca w sobie cechy troszeczkę Dark Heresy, troszeczkę możemy mieć w tym Star Treka, w postaci odkrywania nowych systemów, mierzenia się z technologiami obcych, ze społecznościami obcych. Może troszkę Babilonu 5 w postaci pewnych mistycznych, trącących nieraz lekko horrorem styczności na przykład z kultami Osnowy, kultami chaosu, z rzeczami, które są z tak zamierzchłych czasów, że ludzkość była raptem jeszcze w powijakach lub nawet jej nie było w planach, czy boskich, czy jakichkolwiek innych. Jest to gra, w której można walczyć, odkrywać, prowadzić interesy, zakładać kolonie. Wszystko jako w imię dynastii, której nazwę i ród sobie wszystko wymyślamy, w imię lorda kapitana, w imię Imperium, albo ewentualnie pod przykrywką
działań dla Imperium, ale przede wszystkim we własnym interesie. I jeżeli chodzi o grę Rogue Trader, ma ona miejsce w sektorze, czy właściwie w sektorze, w bezmiarze, ponieważ Coronus Expanse jest przestrzenią, w której toczy się akcja gry. Coronus Expanse jest sektorem, można powiedzieć, leżącym poza granicami znanego Imperium, sąsiadującym z sektorem Kalixis, jeżeli można mówić o jakimkolwiek sąsiadowaniu. W przypadku przeogromnej przestrzeni kosmicznej to Coronus Expanse, który sobie przetłumaczyłem jako bezmiar Coronus, na bazie jakby tłumaczeń na przykład pochodzących ze Star Treka, gdzie Shackleton Expanse zostało przetłumaczone w Polsce jako bezmiar Shackletona, więc sobie użyłem tłumaczenia Expanse jako, który można tu tłumaczyć jako przestrzeń. Sobie uznałem, że bezmiar Coronus będzie lepiej brzmiało akurat w kontekście tego, jak wygląda tamta przestrzeń. Więc bezmiar Coronus jest sektorem, w którym toczy się akcja gry Rogue Trader i jest ono miejscem właśnie wszelkich działań wolnych kupców oraz i tylko, wiadomo, można do tego też wpleść w swoich kampaniach jakieś wpływy Zinos, wpływy Inkwizycji. Ogólnie władza imperialna oficjalnie nie ma za bardzo wpływu na to, co się dzieje w przestrzeni Coronus, ponieważ ta przestrzeń leży ciągle poza granicami znanego Imperium. Natomiast wiadomo, Inkwizycja swoje macki w Warhammerze 40 tysięcy pycha nawet tam, gdzie by się można jej było zupełnie nie spodziewać. Nasz wolny kupiec, nasz Lord Kapitan i jego dzielna załoga, wędrując na pokładzie ogromnych statków, powiedzmy od klasy Raidera czy też najeźdźcy, który liczy sobie od kilkunastu do dwudziestu paru tysięcy członków załogi, po chyba do lekkiego krążownika, ewentualnie zależy jak wszystkie te losowania i etapy tworzenia dynastii i statku nam pójdą, liczącego sobie nawet kilkadziesiąt tysięcy załogi, blisko 100 tysięcy załogi, wędrują przez pustkę kosmosu, przeżywając przygody i robiąc wiele rzeczy, których w Dark Heresy czy w innych systemach spod szyldu Warhammera 40 tysięcy od Fantasy Flight Games nie uświadczymy. Jeżeli chodzi o tworzenie postaci, ponieważ standardowo jakby wszystkich w systemach Fantasy Flight Games opartych na mechanice Dark Heresy, na tym korze kasetkowym, możemy też stworzyć sobie postaci i klas jest trochę. Mamy oczywiście Lorda Kapitana, czyli naszego Rogue Tradera, naszego wolnego kupca, który może być głową rodu albo jedną z pomniejszych głów, jakichś pomniejszych linii, która należy do jakiejś większej. To wszystko sobie można ustalić z osobą prowadzącą na sesji zero w trakcie wymyślania tego, jak będzie wyglądała nasza kampania. Obok tego możemy mieć klasy, które odpowiadają za poszczególne jakby funkcje na statku. Mamy Voidmastera, który może być naszym sternikiem, na przykład mistrzem sterników lub po prostu mistrzem żeglarzy, tym jakby czołowym pierwszym oficerem. Mamy nawigatora, czyli postać psionika, który może stać jako ten pierwszy wśród nawigatorów, którzy pozwalają statkom w Warhammerze 40 tysięcy wędrować przez Osnowę i pokonywać olbrzymie odległości między systemami, między planetami. Można wcielać się w kolejnego psionika, jakim jest Astropata, chórmistrz Astropatów, który Astropacie, jak wiemy, bądź może niektórzy nie wiedzą, służą do komunikacji na dużej odległości telepatycznej też z innymi miejscami, czy to w obrębie przestrzeni Coronus, czy nawet dalej. A także oczywiście mogą być psykerami bojowymi na pokładzie. Można być misjonarzem, czyli członkiem ministerium wysłanym, eklezjarchatu, wysłanym na pokład danego wolnego kupca, by szerzyć światło imperatora i pilnować, by członkowie załogi oraz sam Lord Kapitan pamiętali o tym, komu służą i w co wierzą. Można być członkiem Adeptus Mechanicus, tutaj nazywanym eksploratorem, czyli tech kapłanem boga maszyny Omnisa Jasza. Można być pierwszym z magosów na pokładzie statku, mieć pod sobą szereg pomniejszych tech kapłanów służących do obsługi, konserwacji wszelkiej technologii oraz zabezpieczania wszelkiej technologii zdobytej w trakcie przygód. Tak. Co jeszcze można być? Arkmilicjantem. To jest taki typowy
wojownik, którego można się wcielić. Czyli wszyscy ci, którzy dowodzą, dowódca sił zbrojnych na okręcie naszego lorda kapitana. Nawigator, powiedziałem, seneszal. O, seneszal jest ciekawą klasą, ciekawą karierą na pokładzie, bo jest to jakby połączenie oficera naukowego i kwatermistrza w jednym. Więc osoba, która jest zarówno odpowiedzialna za zaopatrzenie, pilnowanie zaopatrzenia naszego okrętu, kontakty handlowe na przykład z jakimiś potencjalnymi kontrahentami, sojusznikami, a także za prowadzenie na przykład katalogowania map różnych systemów, czy zbierania informacji o florze, faunie odwiedzonych planet, badanie jakichś we współ z magosami mechanikusów, badanie jakichś technologii. Ogólnie ciekawa dosyć postać, często też nastawiona na kontakty społeczne i obok lorda kapitana potrafiąca na przykład prowadzić negocjacje, więc można na przykład z takiego seneszala zrobić tak zwanego starszego nad monetą, który będzie pilował na przykład też całych finansów i wszelkich kontaktów biznesowych w naszej załodze. I to są te kilka, chyba 8, tak, 8 łącznie klas, które można się wcielać, jeśli chodzi o załogę statku wolnego kupca. Ważnym bohaterem też tego wszystkiego są okręty. Okręty są drugim ważnym bohaterem, jeżeli chodzi o grę Warhammer 40 000 Rogue Trader. Każda nasza drużyna i Lord Kapitan posiadają jakiś okręt. Czy jest to okręt flagowy, główny okręt rodziny, czy też po prostu jeden z, jeżeli tak sobie ustalimy na sesji zero, że nasza drużyna jest tylko członkiem jakiejś większej dynastii, to tworzymy sobie okręt, który może być na etapie tworzenia okrętu okrętem jednej z trzech klas, czyli klasy Raidera, najeźdźcy, to jest taka najmniejsza, ale najbardziej zwrotna, najszybsza jednostka. Później możemy ewentualnie zrobić sobie fregatę, która jest nieco większym okrętem, bardziej już takim nastawionym na mocniejsze starcia. No i ewentualnie możemy też zrobić sobie lekki krążownik, aczkolwiek nie są to jakby wszystkie dostępne klasy statków, ponieważ w trakcie gry można zdobywać inne, na przykład nawet dorobić się ciężkich wojennych krążowników. A nawet, jeżeli tak się trafi, można próbować przejąć i włączyć do swojej flotylli, albo na przykład podłączyć jako sojuszników okręty Xenos, czyli Eldarów, Tau, Krut, kilku innych ras obcych, z którymi można zarówno się ścierać, jak i próbować wejść w jakąś współpracę, bo jeżeli chodzi o stosunek do obcych, to mimo wszechobecnej ksenofobii, jaka panuje w samym Imperium, to poza jego granicami wolni kupcy często gęsto, zarówno z pobudek biznesowych, czyli po prostu, żeby umacniać swoją władzę i wpływy i jakby powiększać swój majątek, często gęsto wchodzą w jakieś kontrszachty z Xenos, a czasami nawet wymagają tego jakiejś sytuacji, jakaś konieczność zachodzi taka, żeby na przykład zjednoczyć się z Eldarami, czy z innymi takimi bardziej komunikatywnymi rasami, które nie strzelają od razu na dzień dobry, po to, żeby na przykład odeprzeć, nie wiem, ataki chaosu, albo plagę orków, albo nie daj Boże nadcierającą flotylę tyranidów na światy, które zostały zdobyte, skolonizowane, odwiedzone przez naszego wolnego kupca i jego załogę. Więc do tego w Rogue Traderze statki też mogą prowadzić swoje bitwy i to są jakby już wtedy. Tak naprawdę Rogue Trader składa się z dwóch gier w jednym. W pierwszej jego części gramy po prostu Lordem Kapitanem i jego przybocznymi, przeżywając przygody. To typowe dla jakby RPG-ów, czyli łażąc, rozmawiając, tocząc jakieś walki, rozwiązując jakieś problemy, negocjując i tak dalej, i tak dalej. A w drugiej jakby warstwie, kiedy przychodzi pora na stoczenie wielkiej bitwy i walki w kosmosie, czy też, nie wiem, ostrzału planety z orbity i tak dalej, obrony jakichś stacji kosmicznych, różnego maści przedsięwzięć, których można się podjąć z udziałem naszego okrętu, bądź okrętów, jeżeli uda się rozbudować flotę, no to Rogue Trader przechodzi na drugi level, na drugi etap, w którym dochodzi do bitew kosmicznych z udziałem właśnie okrętów. Potężnych okrętów, bo już mówiłem, nawet te okręty
transportowe o najmniejszej liczbie załogi są to okręty posiadające od kilku do kilkunastu tysięcy załogantów, a kolejne klasy najeźdźców, fregat, lekkich krążowników czy tych bojowych, wojennych krążowników są to okręty, typy okrętów, klasy okrętów, które potrafią mieć załogę liczącą nawet grubo powyżej 100 tysięcy załogantów, więc to są naprawdę latające kolosy, latające miasta, które toczą ze sobą w kosmosie zaciekłe bitwy i są to potężne jednostki. I tutaj wchodzi właśnie druga warstwa Rogue Tradera, czyli toczenie kosmicznych bitew, które zasadniczo przeradza się w swojego rodzaju grę planszową / grę bitewną, ponieważ nasze okręty mają swoją jakby osobną kartę postaci, charakterystyki. Okręt składa się z wielu elementów związanych z funkcjonowaniem załogi w jego wnętrzu, z toczeniem bitwy, czyli jakiś tam pancerz, tarcze, rodzaje uzbrojenia, zasięgi, różnego rodzaju moduły podtrzymywania życia, wiele innych rzeczy, na które składa się okręt, które się tworzy w trakcie tworzenia przygotowań do startu kampanii czy też przygód w Rogue Traderze. I bitwy toczą się na swoich własnych zasadach. Statki mają całą jakby sekcję mechaniczną, która się odwołuje tylko do używania ich w kosmosie, do podróżowania nimi, do walki, do wielu innych działań. I jakby to jest całkiem osobna sekcja mechaniczna, co sprawia, że to jest troszeczkę gra w grze, jeżeli chodzi o Rogue Tradera. Jest to bardzo duża sekcja, która jednym się może podobać, innym się może nie podobać, bo mówię, przypomina bardzo mocno w swoim jakby działaniu, bardzo mocno ma takie zasady, które przypominają troszeczkę jakby wrzucenie do RPGa jakby gry planszowej bądź gry figurkowej. Jeżeli na przykład weźmiemy sobie figurki statków z takiej gry wojennej Battlefleet Gothic, to możemy swobodnie tych statków używać jako naszych jakby awatarów, jakby przedstawienia, wizualizacji naszego okrętu i okrętu przeciwników w trakcie gry. No i to wtedy bardzo przypomina właśnie grę bitewną. Więc to są takie dwa elementy głównie wyróżniające Rogue Tradera na tle innych systemów od Fantasy Flight Games, które wyszły w settingu Warhammera 40 tysięcy. Trzecią taką rzeczą, która dosyć mocno wpływa na Warhammera 40 tysięcy, są tak zwane Endeavors, które ja przetłumaczyłem sobie swobodnie na jakby starania, wysiłki bądź przedsięwzięcia. Jest ten pewien element mechaniczny gry, który ma tam jakąś swoją strukturę, o której ja będę dalej mówił jako pewien problem, na który się natknąłem, który ma odwzorowywać skalę działań wolnych kupców. Ponieważ właśnie skala operacji wolnych kupców w porównaniu do innych gier z tego uniwersum, czyli na przykład Dark Heresy bądź Only War, jest znacząco inna i znacząco większa. I samo to, że Lord Kapitan zarządza statkiem, nad którym ma co najmniej kilkanaście tysięcy załogantów, a czasami więcej, zazwyczaj więcej, bo może być to nawet spokojnie kilkadziesiąt tysięcy załogantów, w tym technicy z Adeptus Mechanicus, żołnierze, psionicy, kucharze, nie wiem, służący, bla bla bla, oficerowie naukowi i wiele innych rzeczy. Tak, rzeczy, których się podejmują wolni kupcy, też mają olbrzymią skalę. Możemy zakładać kolonie, możemy próbować zakładać sobie na przykład stacje kosmiczne, możemy budować jakieś rafinerie Promethium, albo zdobywać, próbować jakby pozyskiwać zasoby z różnych światów, eksploitować światy, można zakładać szlaki handlowe łączące różne systemy lub nawet sprowadzające wszelkiego rodzaju dobra w głąb Imperium, na przykład z powrotem do sektora Kalixis, czy do naszego świata i systemu, z którego pochodzi nasza dynastia lub pochodzą nasze rody dynastyczne. Wydobywanie artefaktów obcych, toczenie wojen, czy z lokalnymi mieszkańcami planet o uznanie władzy naszego wolnego kupca nad danym systemem i planetami, czy toczenie wojen z Xenos o tereny i odbijanie z ich rąk jakby terenów, systemów. Skala jest naprawdę ogromna i ta mechanika tych endeavors, tych przedsięwzięć ma pozwalać graczom w trakcie przeżywania jakby normalnych przygód, gdzie sobie tam łażą gdzieś jako swoje postaci, roleplayują, używają swoich umiejętności i tak dalej, ma pozwalać
gdzieś tam w tle, gdzieś tam przy okazji też rozwijać dynastię naszego wolnego kupca i sprawiać, że jakby jego sława dynastii, reputacja, wpływy, majątek będzie rósł. Do tego też elementem mechaniki przedsięwzięć są też tak zwane misfortunes, czyli nieszczęścia, niepowodzenia, które są czymś, są pewnymi przeszkodami, które pojawiają się na drodze naszego wolnego kupca i załogi jego dynastii, które trzeba przezwyciężyć lub przekuć w spróbować przekuć w sukces lub zminimalizować straty. I teraz na końcu tego podręcznika jest jeszcze przygoda, która jest typową przygodą, nazywa się Wpaszcza Into the Maw. Ma być taką przygodą wprowadzającą w uniwersum Warhammera 40 tysięcy, w którym oczywiście nasz Lord Kapitan ma szansę zdobyć lepszy okręt należący niegdaj do jego przodków, gdzieś tam w obrębie przestrzeni, czy też bezmiaru Koronus. Tak, jednak tak naprawdę nie jest ona jakaś tam wybitna i za chwilę o tym też będę mówił, bo dlaczego ja właściwie nagrywam ten podcast i opowiadam o tej grze? Ponieważ rozegrałem tą przygodę w Paszczę, jako taką mini kampanię, można powiedzieć. Później rozegrałem jeszcze jedną przygodę jednostrzałową, z której nagranie niestety przepadło, więc uda się go obejrzeć na YouTubie. Później jeszcze sobie rozegraliśmy mini kampanię Mroczna Granica, pochodzącą z dodatku, który też jest jakby takim dodatkiem wprowadzającym dla graczy i mistrzów gry do systemu Rogue Trader. I zaczęliśmy kolejną kampanię Szepty w Burzy, która pochodzi z zestawu z Game Master Kita, czyli z tego przybornika mistrza gry. I na podstawie tego zderzyłem się z pewnymi problemami, które ma ta gra i o którymi zaraz właśnie powiem. Te problemy wiążą się właśnie z kwestią skali i tego, że mechanika tych przedsięwzięć, przynajmniej ta zawarta w podręczniku głównym, bo jeszcze do tej gry wyszło całkiem sporo dodatków, w sumie chyba kilkanaście, które rozwijają i poszerzają wiele elementów z tej gry i być może wszystkich nie czytałem, więc też nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale że rozwiązują pewne bolączki, które jakby po samej lekturze podręcznika i po użyciu podręcznika w praktyce okazały się przynajmniej dla mnie dosyć sporym problemem. To jest właśnie ta skala działalności Rogue Traders i tego, jak wygląda konstrukcja przygód, oficjalnych materiałów, oficjalnych przygód, które udało mi się rozegrać. Bo, tak jak wspominałem, skala działań Rogue Traders wolnych kupców jest ogromna. Nie są to takie działania, które przeżywamy w innych przygodach do systemów umieszczonych w Warhammerze 40 tysięcy, czy to ze stajni Fantasy Flight Games, czy też nawet ze stajni Cubicle 7 i takich systemów jak Wrath and Glory, czy niedawno wydane Imperium Maledictum. Ponieważ sam fakt tego, że nasz Lord Kapitan zarządza okrętem o tak dużej liczbie załogantów, sprawia, że pewne problemy stają się dosyć abstrakcyjne. Na przykład zachodzi takie pytanie, po co nasz Lord Kapitan i jego przyboczni, czyli jakby jego pierwsi oficerowie, zarządzający, kierownicy różnych działów na statku, tak? Ci jakby wysoko postawieni oficerowie, którzy są członkami jego przybocznej gwardii, jego przybocznej ekipy, po co w ogóle mieliby na przykład schodzić gdzieś na jakąś planetę, schodzić na, nie wiem, na stację kosmiczną i wdawać się personalnie w jakieś konflikty, kiedy zasadniczo można by było to wszystko załatwić deklaracją, że to ja wysyłam 500 swoich żołnierzy, niech załatwią sprawę. To ja wysyłam 5 psioników z Adeptus Astra Telepathica znajdujących się na pokładzie, niech tam załatwią co trzeba, tak? Niech to, ja nie wiem, dokonam bombardowania z orbity używając pokładowych dział czy lancy naszego statku, która ma siłę rażenia prawdopodobnie w okolicach bomby atomowej. Po trafieniu oczywiście w cele na planecie. Więc zachodzi takie pytanie, po co w ogóle wplątywać się w przygody, które raczej mają standardową dosyć budowę i konstrukcję. Przynajmniej te, z którymi ja się zetknąłem, które przeczytałem i w które zacząłem grać.
Ta ostatnia kampania, której niestety nie skończyliśmy z różnych względów, miała już szansę pokazać nieco lepiej faktyczne skalę działań wolnych kupców, ale te, które przerobiłem, czyli ta widoczna tutaj na ekranie Into the Maw w paszcze, czy Forsaken Bounty, które rozegraliśmy, czy Dark Frontier, czyli Mroczna Granica, którą też rozgrywaliśmy, są tak skonstruowanymi przygodami, że totalnie nie oddają właśnie tej skali możliwości, jakie posiada Lord Kapitan i jego ludzie, i trzeba mocno kombinować, żeby w jakiś sposób to oddać. I tak samo jeżeli chodzi o otoczenie walk, ponieważ skoro to jest Warhammer 40 tysięcy, to walki są nieodłącznym i bardzo ważnym elementem sesji rozgrywanych w tej grze. Więc jeżeli toczymy walki w dosyć klasyczny sposób, przypominający te walki, jakie znamy na przykład z Dark Heresy czy z Only War, to właściwie dlaczego, to właściwie takie jest pytanie i taki problem, dlaczego nie załatwić tego właśnie wysyłając, nie wiem, potężny oddział serwitorów bojowych albo dobrze uzbrojonych żołnierzy i zalać przeciwnika po prostu. Gdyż te walki, które są w tych przygodach, można byłoby załatwić w wielu miejscach właśnie w ten sposób. Wysyłamy dużo liczniejszy oddział naszych przybocznych żołnierzy i zasadniczo rozgrywanie walki w ten klasyczny sposób nie ma w ogóle żadnego sensu, bo by był trwał niemożebnie długo i outcome byłby raczej wiadomy, no jeżeli, nie wiem, dziesięciokrotnie zalejemy przeciwnika liczebnością w stosunku do tego, co on jest nam w stanie wystawić, no to wiadomo, albo jeżeli, nie wiem, do placówki naziemnej wystrzelimy z makrodział z naszego statku, no to zniszczenia powodowane przez trafienia, no to nie ma co zbierać, tak? Szczególnie, że oprócz na pokładzie naszego statku możemy mieć też również różnego rodzaju pojazdy, czy to lądowniki Akila, czy to gunkatery, czyli takie wahadłowce transportowo, jakieś wahadłowce transportowe, czy jakieś pojazdy jeżdżące naziemne, nawet czołgi, czy pojazdy opancerzone i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę możemy wiele rzeczy z tych mieć i odwzorowanie tej skali możliwości, jaką ma nasz Lord Kapitan i jego, i to, jakie wpływy posiada wynikające z jego współczynnika zysku, czy też z profit factor, tak, są niewspółmierne do tego, jak te przygody wyglądają, bo one wyglądają dosyć klasycznie i zakładają, że Lord Kapitan oraz jego przyboczni zejdą gdzieś tam, będą sobie w swojej własnej jakby osobie łazić, rozmawiać, toczyć konflikty społeczne i toczyć konflikty zbrojne, a ewentualnie czasami też dojdzie do jakiejś bitwy kosmicznej, to wtedy wiadomo, statki biorą i ich mechaniki, ich zasady, ich dotyczące biorą w tym wszystkim udział, ale tak naprawdę większość tych przygód w jakiś sposób zapomina albo celowo pomija to, że tak naprawdę Lord Kapitan nie musiałby w ogóle schodzić z pokładu swojego okrętu, mógłby spokojnie wydawać rozkazy siedząc na swoim tronie kapitańskim na mostku i tylko załatwiać to wszystko poprzez swoich oddelegowanych poddanych. I tutaj mam największy rozjazd właśnie z tym, czym ta gra chciałaby być, a czym jest w tych przygodach, które zostały oficjalnie jakby wydane i które ja rozgrywałem. I są późniejsze dodatki, na przykład Battlefleet Coronus jest taki dodatek, który bardzo jakby rzuca większe światło na tą militarną, wojskową stronę działań wolnych kupców i tam daje jakieś zasady dodatkowe, na przykład do toczenia masowych bitew, do toczenia wojen, na przykład, nie wiem, kiedy jakieś kolonie na planecie ze sobą walczą, czy kiedy kolonia założona przez naszego wolnego kupca musi sobie na przykład radzić z zalewem na przykład orkowej inwazji albo czymś podobnym, ale tego nie ma w podręczniku podstawowym. To jest ten problem, że podręcznik podstawowy po prostu chciałby wprowadzać pewne założenia, których sam przez zawartą w sobie mechanikę nie realizuje. I to na przykład też jest widoczne w tej mechanice przedsięwzięć, która osobiście średnio mi się podobała w tej postaci, w której jest w podręczniku, ponieważ de facto ja, grając ze swoją drużyną, praktycznie nigdy nie użyliśmy, nie odwołaliśmy się do tej mechaniki, nie rozwiązywaliśmy tych problemów w ten sposób.
Być może w dalszych jakichś dodatkach, których jest, jak mówiłem, chyba kilkanaście, albo może nawet około 20 wszystkich, które były wydane. Sama linia wydawnicza już jest martwa. Te podręczniki można dostać jedynie z drugiej ręki, ewentualnie może na Drive-Thru RPG trzeba było sprawdzić, ponieważ nie pamiętam, czy jeszcze da się je kupić oficjalnie i legalnie. Bywały w jakichś bundlach. Chyba teraz Cubicle 7 ma do nich prawa odziedziczone po Fantasy Flight Games i chyba da się gdzieś tam kupić te podręczniki jeszcze w PDF-ie, natomiast fizycznie raczej tylko z drugiej ręki, gdzieś za ciężkie pieniądze na jakichś eBayach, aukcjach, temu podobnych rzeczach. Tutaj mechaniki zawarte w grze sugerują z jednej strony, że skala działań Rogue Tradera, wolnego kupca, jest bardzo duża i ma bardzo duże możliwości. Daje jakieś szczątkowe podwaliny pod takie rzeczy, ale w przygodach, które zostały oficjalnie opublikowane, które są jakby przygodami wprowadzającymi w uniwersum Warhammera, jakby w odmianie wolnych kupców, w odmianie Rogue Trader, w ogóle nie realizuje tych swoich założeń. I dopiero być może jakieś późniejsze kampanie, ponieważ Rogue Trader doczekał się trzyczęściowej kampanii Warp Storm Trilogy, tak zwanej trylogii Warp Storm. Być może w niej są zawarte jakieś mechaniki, jest to inaczej zrealizowane i pozwala wykazać się faktycznie tym, jakie możliwości, jaką władzę, jakie wpływy posiada wolny kupiec, jak bardzo nie musi schodzić z pokładu swojego okrętu, żeby załatwiać wiele różnych spraw, bo podręcznik podstawowy tego nie daje, przynajmniej taka jest moja opinia, nie odpowiada na ten problem i na ten aspekt gry, który sam sobie jakby założył. A jeżeli faktycznie wiele z tych problemów jest rozwiązywanych gdzieś tam w późniejszych dodatkach, które zostały wydane, no to jest to bardzo jakby niefajna praktyka, która jest dużym skokiem na kasę. I dlatego ja mam problem z tą grą i z prowadzeniem tej gry, bo ona mi się rozjeżdża jakby na etapie założeń bardzo mocno. Rogue Trader z jednej strony twierdzi, że wcielicie się jakby w załogę ogromnego statku imperialnego i będziecie przeżywali przygody, będziecie mogli robić rzeczy, które są niedostępne innym śmiertelnikom w tym uniwersum, ale potem podwalin mechanicznych pod to za bardzo nie daje, albo daje je bardzo szczątkowo w podręczniku podstawowym, przez co, żeby faktycznie wprowadzić na sesję odczuwalność tej kwestii skali, która nie byłaby załatwiana tylko stwierdzeniem, no dobra, to załatwiłeś sprawę, bo wiadomo, jesteś lordem kapitanem i masz dużo ludzi jakby pod sobą i możesz sobie wysyłać podkomendnych, żeby coś za ciebie załatwiali, żeby gracze z jednej strony czuli sprawczość i siłę, a z drugiej strony, żeby jeszcze od strony mechanicznej dało się to jakoś realizować, to trzeba się troszeczkę nagimnastykować i nawymyślać jakiś procedur, które pozwalałyby realizować to w ten sposób. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje jakby przemyślenia na temat Warhammera 40 000 Rogue Trader, gry fabularnej, która wyszła. Więc wymyśliłem sobie taki format podcastowy tego akurat tematu odnośnie tej gry, bo nie chciało mi się nagrywać jakoś mocno ustrukturowanego filmu z jakimś scenariuszem, bo nie jestem w to dobry, wolę lecieć troszeczkę na żywioł. No i tak, mam nadzieję, że ten podcast się Wam będzie podobał. Zapis tego podcastu wyląduje oczywiście na kanale żuraw.pl. I myślę, że jeszcze się w formie rozmów o różnych grach fabularnych jeszcze spotkamy. Oczywiście w komentarzach na YouTubie możecie mi dać jakiś feedback, czy chcielibyście więcej moich pogadanek o grach fabularnych, o różnych podręcznikach i przemyśleniach na ten temat, czy chcielibyście usłyszeć więcej o linii wydawniczej Rogue Tradera, o kolejnych dodatkach, tym, do czego one są i co sobą wnoszą, ponieważ fizycznie mam ich trochę, a w PDF-ach mam chyba wszystko, albo prawie wszystko, co wyszło do tej gry fabularnej. No i a propos jeszcze Rogue Tradera, no to jest gra komputerowa Warhammer 40 000 Rogue Trader, z której zresztą sobie tapetkę wziąłem jako tło tego streamu. I jest na mojej liście życzeń, ale czekam na jakąś konkretniejszą promocję, żeby sobie kupić, bo chętnie bym sobie pograł właśnie w RPG-szka. Jest to gra RPG w uniwersum i oparta właśnie o przygody wolnego kupca i jego załogi, więc może być czymś ciekawym. No i dobra, żeby nie przeciągać, to żegnam się z Wami. Na razie przynajmniej do zobaczyska. Dzięki, Michale, że wpadłeś. Jak masz czas, zapraszam po południu. I do następnego. I cześć! Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram.
Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.